Jesteś kandydatką z listy Prawa i Sprawiedliwości, listy, która według wszelkich sondaży wygra te wybory, również w okręgu tutaj konińsko-gnieźnieńskim. Jak oceniasz szanse PiSu tutaj w samej Wrześni, w powiecie wrzesińskim i swoje szanse? Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość faktycznie będzie miało bardzo dobry rezultat, bardzo dobry wynik. Moje szanse to szanse całego koła Prawa i Sprawiedliwości. Jesteśmy jedną drużyną i działamy wspólnie na bardzo dobry wynik. Jest pan jeden z głównych kandydatów, o ile nie jedynym kandydatem z powiatu wrzesińskiego, który ma realne szanse na zdobycie mandatu. Jak pan to ocenia osobiście? Jeśli chodzi o to, czy jedynym, to trudno powiedzieć. Ta lista Pawła Kukiza rzeczywiście jest taką listą jedyną, która daje możliwości i szanse, żebyśmy mieli reprezentanta powiatu wrzesińskiego w parlamencie. Cała reszta to są kandydaci jednak na dużo niższych miejscach. Natomiast czy ja jestem głównym? No nie wiem, jest tutaj kilku innych, którzy również z tej listy zrobili dobrą kampanię, za co zresztą jestem im wdzięczny, ponieważ ten sukces listy zasadza się na tym, żeby wszyscy kandydaci maksymalnie dużo z siebie dali, żeby lista osiągnęła pewien wynik. No i zobaczymy, jak to będzie. Ja swoje szanse oceniam gdzieś tak na 50-60% w tej chwili, dopóki PKW nie ogłosi, kto jest ewentualnym posłem z list Kukiza, bo w to, że będzie mandat dla listy Kukiza w okręgu konińskim, raczej wierzę i jestem przekonany, że tak będzie. Sondaże i wyniki raczej wskazują na to, że tak będzie. Natomiast który z nas ten mandat weźmie, zobaczymy. No, mam nadzieję i liczę, że to będę ja, natomiast jeśli będzie któryś z kolegów czy koleżanek, również będzie to nasz sukces, ponieważ będzie pokazywało to, że września jakichś zmian, i września okręg koniński jakiś zmian chce. No i myślę, że nadal będziemy jakimś takim wspólnym teamem, który będzie pracował na tą osobę, której się poszczęści. Jesteś kandydatem Zjednoczonej Lewicy. Na jaki wynik liczy dzisiaj Zjednoczona Lewica? Macie być czarnym koniem tych wyborów, podobno. No, przede wszystkim najpierw musimy przekroczyć ten wymagany próg 8%, bo jest dla nas ta wyższa stawka. Natomiast po cichu liczymy na dwucyfrówkę, że będzie w granicach 15, może więcej procent. No, dobrze by było, gdybyśmy się stali tą trzecią siłą, tym czarnym koniem wyborów. Wtedy jest szansa, że będziemy mieli więcej posłów i posłanek w naszym parlamencie. Będzie wtedy można łatwiej forsować pewne zmiany, pewne ustawy czy nasz po prostu program.